A, sobie mógł zobaczyć, co na nim jest. Nie moje, ale... Przemek, chodź na chwilę! Już idę! Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, moi drodzy. Przez dłuższy okres mnie nie było. Nie było też filmów, ale oczywiście filmy już powracają, będą co tydzień praktycznie. Zachęcam Was oczywiście także do oglądania i brania udziału w live'ach, tak? Które gdzieś tam się pojawiają z gier w CS-a. Dobrze, to co przewidzieliśmy, to przykład czego nie robić chwili, gdy znajdziemy jakiegoś pendrive'a. Myślę, że o tym chyba wszyscy dobrze już wiemy. Przy pomocy mojego skryptu, tutaj napisanego na naszym bad USB, możemy stworzyć fajnego, oczywiście w cudzysłowie fajnego backdoora, za pomocą którego atakujący będzie mógł zdalnie wejść tutaj na nasz system. Warto, tak już tutaj ja bym zaznaczył na wstępie, że możliwość przygotowania takiego backdoora, w zasadzie możliwości jest naprawdę sporo. I to jest chyba jedna z takich najprostszych możliwości. Zanim przejdziemy sobie jeszcze do kodu, zerknijmy, co się stanie zaraz po wpięciu tutaj pendrive'a do naszego kompa jeszcze raz. Także ja go wpinam. I obserwujmy. No dobra, coś tutaj się stało w konsoli i w zasadzie my tutaj z naszego poziomu nic nie widzimy, ale to jest ekran, który widzi haker. Czyli atakujący uzyskał tutaj dostęp do konsoli poleceń. No i oczywiście może robić sobie tutaj co żywnie mu się podoba. Na przykład teraz odpaliśmy PowerShella. Dobra, także tak by wyglądało tutaj z poziomu tego co widzi atakujący. Przejdźmy sobie teraz do kodu. Co jest tutaj namieszane? Na początku wiadomo musimy otworzyć to okno, które po wciśnięciu Windows R się nam tutaj pojawia. Także to widzimy, że po to jest tutaj ten kawałeczek kodu. Później oczywiście otwarcie CMD. Tutaj defaultowo zazwyczaj nam otwiera się to zwykłe CMD, ale tutaj jest otwarty CMDR. Następnie przechodzimy do zakładki z pobranymi. Później wiadomo, należy pobrać netcata, bo za pomocą właśnie tego netcata dzieje się tutaj ta cała magia. Otwieramy sobie ten port, przez który później atakujący może wejść. Później oczywiście musimy rozpakować tego netcata przy pomocy komendy unzip. Później oczywiście musimy przejść do tego folderu, tak jak widzieliśmy z netcatem. Oczywiście także tego netcata musimy odpalić. I oczywiście wydać polecenie. Tutaj z poziomu Kaliego to w zasadzie tylko wystarczyło przygotować odpowiedni plik. Tak, czyli tego netcata, który jest oczywiście już w tej lokalizacji z naszym Apache. Także to kto by wyglądał. No oczywiście na Kalim musi być odpalone nasłuchiwanie. Także jeszcze raz sobie wypnijmy pendrive'a i obserwujmy. Ok, i generalnie cały kod też będzie udostępniony tutaj na moim repozytorium na GitHubie. Link będziecie mieć. Jak widzimy, pootwierały się okna, odpala się netcat, a my tutaj już z poziomu Kaliego mamy dostęp. Oczywiście, żeby była jasność, całość dzieje się tutaj z poziomu Windowsa. Przy pewnych, powiedzmy, bajerach, zastosowaniach, innych narzędziach, takie coś, tak to nazwijmy, można też zrobić poza siecią lokalną. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym takim krótkim filmie. Zapraszam Was do zabawy w zasadzie. Jeżeli ktoś ma z Was takiego bad USB, pobawcie się. No i oczywiście serdecznie Was też zachęcam do wpłaty na zrzutkę, bo info o zrzutce też będzie tutaj w opisie tego filmu. A ja się z Wami żegnam i co? Widzimy się za tydzień. Także jak podobał Wam się film, pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę i wcisnąć guzik do subskrypcji, bo to motywuje do dalszego nagrywania. Trzymajcie się, cześć!